Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zaczynamy dzisiejszą zabawę oto od tego miejsca, czyli Czarna Nida, Morawica, nie inaczej, i zaczynamy dzisiejszy wypad. Na tą chwilę jest godzina 8:40, wtorek 18 luty 2020, więc po krótkim łapaniu żywczyków pora na film, a więc kawa, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tymi drobnymi rybkami z mojej miejscówki, tak aby nie być na zero. Cisza przed burzą, przed połańcem, czas na film z mojej rzeczki, bo dawno nie byłem, więc jeszcze raz wszystkich zapraszam na film. Więc wędki zarzucone, będę łowił dwoma wędkami na żywczyki i zobaczymy, czy uda nam się coś się złowić. Woda jest wysoka, jak widzicie, siedzę wyżej, płynie, tak jak pokazałem na początku filmu. Zobaczcie jeszcze raz. Więc woda nawet duża, ale powoli spada i zobaczymy, jak to dalej się ułoży na tej miejscówce. Jak tu najwyżej będzie słabiutko, przejdziemy trochę bliżej tutaj w ten dołek i zobaczymy, czy coś tam skubię. Pójdziemy nawet teraz. Zobaczcie, niewielki żywczyk. Zobaczcie, ile śmieci po wędkarzach. Pójdziemy, postawimy tu. I zobaczymy, co jest grane. Ale płynie, płynie woda. W tym miejscu więc przepuszczamy, próbując coś złowić. Pierwsza rybka, drodzy widzowie. Dobrze. Wraca do wody i oto pierwszy okonek. I jest w pytę. Coś tam pyknęło. Czekam, aż powtórzy. Ma jechać cały pod wodę. Nie chcę powtórzyć. Trudno, czekamy. Ciepło jest, pięknie. No, będę musiał ściągnąć i przerzucić zestaw. Zobaczymy tylko rybkę. Zmienimy.
rybkę. No, jak zwykle odpłynęła. Pciulka se lecą. Weźmiemy sztukę, malutką płoteczkę. I zarzucamy dalej. Dobrze. Okej. Trochę bliżej i jak spływa, czekając na kolejną rybkę z dzisiejszego wypadu. Branie, czekamy. Wyszedł, czekamy. Chyba po rybce zobaczymy, czy stuknięta była. Puścił coś. Delikatnie biorą, zanurza, 5 sekund i wypluwa. Więc teraz nie będę długo czekał. Od razu jak pójdzie, zobaczymy. Na chybił trafił. Za dużo brań nie ma, 3 czy 4 brania, pudło, no i jedna tylko, jak do tej pory, jeden okonek. Ciepło jest, powiem o branie, czekamy. I mamy kolejnego, drodzy Państwo. Pięknego garbuska, zobaczcie, jaki piękny. Zobaczcie, jaki piękny. Jest pytkę, druga ryba i cieszy. Woda spada, zobaczcie, patyk wbiłem. Już zeszło trochę. Cały czas woda spada, zobaczymy do końca naszej imprezy, ile zejdzie. Ale wędkujemy, jest dobrze. Cóż, sieć. Dwie rybki zaliczone, słonko świeci, tylko ten wiatr w twarz. Czasami bardzo wieje, ale i tak pomimo tego jest w pytkę. Odpoczynek nad wodą. Będzie dzisiaj film z dnia na dzień, najnowszy, nie jakieś tam starocie z lata, z jesieni, tylko pora taka jak jest, czyli 18 lutego. I świeżutki film, postaram się jak najszybciej wrzucić dla Was z dzisiejszego wędkowania. Nie jestem już zerowy, więc takiego parcia na rybę nie ma. Odpoczywamy i cóż, sieć. Wędkujemy dalej, czekając na jakąś fajną rybkę. No wieje, zobaczcie, fala prosto w twarz. Wszystko spływa na mnie, woda spada, nic nie skubię, a my przepuszczamy dalej zestaw. Kolejny raz. Łowiąc żywczykami na żywczyka, na przepływankę. I cały czas przepuszczamy raz za razem.
zaczepiło się. Więc machaj, będą, ryby będą, ale ten wiatr jest niemożliwy. Drodzy widzowie, niemożliwy. Próbujemy jeszcze coś złowić, przepuszczając spławik dalej w ten wieczny dziadek. Powiem tak, woda za bardzo tutaj płynie, za szybko. Zestaw cały czas muszę przepuszczać, ściągać, zarzucać. A to wiąże się z tym, że jak rybka jest świeża, to zobaczcie, jeszcze się rusza, ale kilka przepuszczeń, zarzucamy zestaw i rybka centralnie na dechę, jak to się mówi, o taflę wody uderza i wtedy ją ogłusza i kilka takich przepuszczeń, rzutów i rybka pada. Za małe rybki są przy tej wodzie, więc szybko padają. I nie wiem, czy mi żywczyków starczy, no ale dopóki mam, jeszcze łowimy. Zaczepiło się o korzeń, zobaczcie. I teraz znów ta sama historia. Bierzemy, zarzucamy i rybka znów o taflę wody uderza i pada. No ale co zrobić? Taka woda pomału schodzi, po patyku widać. A my przepuszczamy, próbując złowić jeszcze jakąś rybkę. Dwa okonie, takie w miarę, jak na tą wodę, na to miejsce i na tą porę. A więc popadało trochę. Musiałem schować kamerkę. Teraz się przyjaśniło, ale nic nie bierze, nic. Woda powoli spada. I niedługo będziemy zawijać się, niestety. Ale na tą chwilę jeszcze wędkujemy przez krótki czas. Zobaczcie, zaczyna padać. Znów będę musiał kamerę schować. Niestety. Pokrywkę przykryję sobie, nogi i plecak przykryję ręcznikiem, a kamerę schowam do środka i w tej pozycji będziemy wędkować. Poczekam, aż to przejdzie. Jest godzina prawie 12, 13:30. Tym będę chciał jechać, to więc mamy jeszcze ponad godzinkę wędkowania i przepuszczamy. Tak to pokazuje pokrywka na kolana przed deszczem. Jak będzie większy deszczyk, to schowamy kamerkę i wędkujemy. Przepuszczamy. Tak to się prezentuje, jak widzicie sami. Leci, zakładamy żywczyka i przerzucamy dalej. Przesiądę się, drodzy widzowie, troszkę tutaj. Tu będzie lepiej trochę prowadzić zestaw. No i zobaczymy,
czy stąd uda się coś wyhaczyć, więc zakładamy żywczyka, a nie. I siedzi. Siedzi, drodzy widzowie, garbusek. Deszczyk pada, słonko świeci, a rybka zaliczona. Mały niż tamte, zobaczcie. Spadaj, zmiana rybki i przepuszczamy dalej. Kolejne branie. I kolejna rybka, drodzy widzowie. Jak fajnie się tu ułożyło. Zobaczcie sami. Zobaczcie. Nic dodać, nic ująć. Zobaczcie, jeden za drugim obok w miejscu, dlatego warto na rzece, jak nie w jednym miejscu, to w drugim mniej więcej szukać miejsca, gdzie te okonie w danej porze, w danym okresie, w danej chwili stoją, czy z boku, czy trochę z innego boku. Dobrze, zmieniam rybkę i przerzucam dalej. No, no, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 przytop. One tutaj stoją, gdzie ja tu rzucam teraz. To jakiś gnojek teraz. Jakiś gnojek, więc powtarzamy, stawiamy tutaj. No i czekamy na uderzenie. One tu stoją, wyczaiłem je. Już jest dno. Wyszedł. Zobaczcie, drodzy widzowie, bawił się, bawił i się wybawił. Zobaczcie, jaki piękny. Garbusek, zobaczcie, jaki ładny. Zobaczcie. Piękny, dobrze. Zrobimy mu fotkę. A więc garbuska wypuszczamy. Rybkę. I zobaczcie, jaka pogoda. Ale ja już je wyczaiłem. One tu stoją, gdzie teraz rzucam. Większość dnia wędkowałem z boku, one tu stały. Tu się ustawiły i tu są. Teraz je pomału powyłapujemy. Ale zobaczcie, co się dzieje. Dobrze, ich stoi.
czekam na kolejnego pasiaka. Powiem tak, niepotrzebnie tutaj te ryby wypuszczam o konie. Wypuściłem jedną, drugą, trzecią i skończyły się brania. Prawdopodobnie wróciły do stada, odciągnęły stado gdzie indziej. Najlepiej by było przetrzymywać. Oczywiście jak ryby są wymiarowe w siatce i po zakończeniu wędkowania wypuścić, jeżeli się nie zabiera, tak by było najlepiej, lub ewentualnie odchodzić tam gdzieś z tyłu i gdzie indziej w innym miejscu wypuszczać tego konia, ale mi się nie chciało, dlatego tu wszystkie wypuściłem i tak mówię, prawdopodobnie mogły odprowadzić stado, no ale czekamy, wędkujemy jeszcze przez jakiś czas. Znów się rozpogodziło, przestało padać. I wędkujemy, próbując złowić jeszcze jakiegoś stąd okonia. Zobaczcie. Prawdopodobnie szósty. I zobaczcie. Zobaczcie. Nieduży, ale cieszy. Kolejny. Żywczyki pomału się kończą. Już drzazgi zostały, zobaczcie, nie ma co prawie zakładać i jeszcze tego odczepimy, akurat łyknął, musimy go odczepić, rybka do środka, wracaj, zakładamy żywczyka. I jeszcze przepuszczamy dalej. Kolejny. Ła! Kończymy. O, jeszcze zaczep, zobaczcie. Akurat na koniec. Zaczep, zobaczcie, puściło, wszystko poplątane. No i drodzy widzowie, zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze na koniec się wszystko plątało, ale tak to bywa w takich miejscach, co się łowi, gdzie patyki, tam wyniki. I widzicie, jak to się porobiło na zakończenie.
Dobra, zwinę to w domu, jakoś to ogarnę. Niech będzie tak, jest. I zawijamy się. Pakujemy się pomału i kończymy ten nierówny pojedynek. Wypuszczamy resztę rybek. Ściągamy sprzęty i kończymy. A więc, drodzy widzowie, kończymy na tym ten dzisiejszy wypad. Złowiłem to, co widzieliście na filmie. Tak to leciało, nic dodać, nic ująć. No i tak to leciało. Dziękuję wszystkim za to, że wciąż jesteście ze mną, za subskrypcję kanału, komentarze. W wolnej chwili, jak będę miał więcej czasu, odpiszę na zaległe komentarze. No i do następnego. Siema, pyza, narka.